Szanowni widzowie, ze mną jest Kozi, a jeszcze to tutaj ja. Jest przy nas jest Darek i Darek jest autorem piosenki Ostatni taniec. Ostatni taniec. Ostatni taniec, bardzo ładnie. I za chwilkę Kozi będzie oglądał, słuchał i oglądał piosenkę. Ja tu mam ekran, tak, mam przygotowany dla ciebie. Jak puszczę cię, to żeby ciebie lepiej było widać. A potem sobie pogadamy, dobra? Jasne, co ciebie zainspirowało i tak dalej. Tak, mm-hmm. Tak więc Kozi, ja tobie włączam tutaj. Tak, w sumie. Się tutaj bardziej na środek, ja sobie też będę z przyjemnością oglądał. Okej. Okay. Darek, ja nie wiem, czy chyba nie będziesz słyszał, wiesz, więc... Sam się poświęcasz. Od odpowa dokładnie. Dobra, okej. To w takim razie my będziemy z tych głośników słuchali, więc... Dobra, Darek, cicho, my oglądamy. Thank you.
Zdarza się sonny dzień. Zastanów się, czy zemsty chcesz. Przygotuj serce, a w obroń, bo to zabójstwa zostaje. Brawo, naprawdę. Mocne, mocne. Bóle serca Bodziego ujęte w jednej piosence. No. Tak. I dużo przemyśleń i wszystkich. I to właśnie ten ostatni taniec to był najgorszy moment w całym tym po prostu wtedy momencie po prostu. Dla Bodziego na tyle, tak. Po drugiej stronie. Tak, to już był taki moment, kiedy ja sam jak się wczułem, sam myślałem, że tak, a może faktycznie zostać? No. I dobrze, że Gis wtedy mnie wyciągał. Tak się nawzajem wyciągali się stamtąd, no. Najwięcej chyba takie no, pączki. Tak, to. Tak. Bracia jeszcze jest nie. Fajnie. Bracia. Tak, bracia. Ja obejrzałem. Ja w ogóle kilka razy obejrzałem, bo Karola puszczałem. I Magdzie. Siostrze Karola. No i jako Karol nie jest za bardzo wylewny, ale podobało mu się, bo widziałem po nim, ale Magda powiedziała, że mocne słowa przede wszystkim. Tak, tak. Naprawdę słowa, żeś tutaj walnął takie... Jest tu dużo gniewu. No jest. Tak, jest. Dużo żalu, dużo jest. Ale wiesz co, ja zobaczyłem, że takie troszkę przesłanie, tak weź ty się kurwa zastanów, co ty zrobisz na tym finale za te 10 dni. Tak, też o tym pomyślałem. Takie, tak. Jedyne co mogę usprawiedliwić to, że nie do zabójstwa, bo on i tak już nie żyje. Wiesz co, tak, ale wiesz, ja na przykład dzisiaj jechałem samochodem i tak się zastanawiałem, że to jednak chodzi o to miłosierdzie, wiesz? Czy jednak... Tak, że zemsta to nie zawsze droga, że zemsta później przyniesie i tak tylko ból. No, co bardziej o to chodzi. Jest coś w tym, no ale no nie powiem, jak to się wszystko zakończy. Sam jeszcze, bardziej w tej sekundzie, która utknęła już od 3 tygodni. No. Bardzo dużo przemyślę. Tak? Tak. No to bardzo się cieszę. Darek, powiedz coś od ciebie, co cię zainspirowało i jak to robiłeś? Tak więc ogólnie pomysł, w sumie na początku planowałem stworzyć utwór o Elizie, no bo jednak jak pisałem, Eliza najbardziej zapadła mi w pamięć, no dla mnie to była jednak fantastyczna postać. I właśnie kiedy oglądałem sesję, był ten właśnie motyw tego ostatniego tańca i to właśnie wtedy się wszystko zaczęło, bo wszystko zaczęło się właśnie od refrenu. Najpierw myślałem ten refren, ostatni taniec, kiedy odwiedzisz ją. Było sporo analizowania, bo tak się zastanawiam, czy od śmierci Elizy coś się w tym bodzim... Dużo się bardzo... zmieniło się, w końcu gniewa zabił, nie? Tak z zimną krwią. Znaczy, można powiedzieć, że z Elizą umarło miłosierdzie. Tak, jestem w stanie się z tym zgodzić. Gdy nadrabiałem właśnie tę sesję, wtedy ci właśnie pisałem, Boniaku, właśnie, że oglądałem wszędzie, kiedy mogłem praktycznie. I te wszystkie momenty właśnie z Bodzim, kiedy zaczęły się koszmary, kiedy zabił tego gniewa, po prostu jak tylko widziałem właśnie, że zaczynają się uczyć o koszmary, jak po prostu reagował, jak widać było właśnie, tak jak Jehesza mówił, że skręcił z tej drogi, Bodzi po każdym koszmarze praktycznie tak mówił do wszystkich, dajcie mi spokój, chcę odpocząć. Chodzi właśnie tak za zawsze na stronę pomyśleć. No i to właśnie już tak stwierdziłem, że no tu już coś się... Że w nim się psuje, tak? Tak. Dokładnie. Się narobiło. Ale patrz, jak to widzowie potrafią odczuć to, nie? No, ja powiem ci, Darek, jak obejrzałem to nie, w ogóle ja się wzruszyłem i bardzo ciekawe, ja się wzruszyłem w tym samym momencie, co się wzruszył Darek na nagraniu, bo widać, że ociera oko. I ja w tym samym momencie się wzruszyłem i potem na samym końcu pomyślałem tak, kurwa, ja to wymyśliłem wszystko. Tak, dokładnie. Cholera, całkiem nieźle. O to,
O to mi właśnie chodziło w tych podziękowaniach, że no tak naprawdę gdyby właśnie nie ty, gdyby nie Bodzi, gdyby nie Kozi, gdyby nie wszyscy twoi gracze, gdyby no nie ta no, wspaniała jednak kampania według mnie, no to by nie powstało. No tak, no wiadomo. Myślę, że za 20 lat jakiś serial nagrają na pewno. Tak, na podstawie Jackiem tego. Blackiem. Jack Black jako Bodzi wszechwybraniec. Słuchaj, co nie było twoje, powiedz? Mam teorię, co nie było twojej piosence? A to proszę bardzo, najpierw ty. Moim zdaniem, bo tam się pojawia Chórek. Chórek to też ja. Co ty gadasz? No widzisz. Tak. Ja tak myślałem, będę miał Zonka, jak się okaże, że faktycznie, że to on. Aha. Chórek to ja. Ogólnie... ja staram się być takim człowiekiem, że... Jedna osoba, wszystkie zadania. No, praktycznie sam nagrywam, sam to potem montuję, no ekstra, obrabiam sam ten dźwięk. No, o to też mniej więcej chodzi, bo jednak określam siebie jako muzyka. W planach właśnie mam, no w sumie wrzuciłem właśnie teraz na ten swój kanał, ponieważ też głównie od tego momentu chciałem też zacząć swoją tak jakby przygodę. Okej, bardzo ładnie. O to mi chodziło. Może powiedzieć z przytupem. Tak jest. Cieszy mnie to bardzo, ponieważ właśnie w swoich planach mam strasznie dużo moich projektów, moich też melodii, które właśnie chcę pokazać ludziom. Ale może jakieś suby wpadną, tak na wiesz, awansem ci może dadzą, wiesz, tak. Jakieś suby. No. Tak, dlatego właśnie o to mi właśnie chodziło. Chciałem. O te suby. Chciałem. Tak. Nie to, że nas lubi, nie? Nie, nie, o te suby nie, 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 nie. Chodziło. O to mi chodziło. Tak zawsze. Tak zawsze. No. Inaczej już. Wykorzystam nas. Wykorzystam. No, ja wiedziałem, że tak będzie. To no. Musiało paść. Ja po prostu się spodziewałem. Ja sam po prostu. Do swoich tych tworów nie jestem, pisałem ci. Ja patrzę na swoje rzeczy z niesmakiem, ale tak chyba dobra. Większość ludzi ma. I właśnie stwierdziłem, że no kurczę, jak wrzucę, jak spodoba się Paniekowi, jak spodoba się Bordziemu, ludziom, to może faktycznie po prostu wezmę się w garść i już przestanę planować założenie tego kanału. Dwa lata planuję. Dwa lata chyba planuję to. Oh yes. Moje projekty zalegają ze 4 co najmniej i no, zacznę działać. No i wychodzi na to, że moje spróbuję. No widzisz, tak samo. Też masz kilka projektów. Tak, też mam kilka projektów, jak się jednym spodoba. To może zrobisz praczkę. Ale nie, piosenka jest mega naprawdę i rób. Dziękuję, fantastycznie. Ja piosenkę słuchałem kilka razy i potem mi wpadła w ucho już i przez 2 dni we mnie chodziła, to normalne, ale naprawdę ekstra. Darek, jeżeli chcesz, bo masz teraz szansę jeszcze powiedzieć coś Koziemu odnośnie finału, no nie wiem. Odnośnie finału to wydaje mi się, że powiedziałem na końcu. Ogarnij się. Jeśli zapamiętałeś. Czyli mówisz, zbliża że się trzyma sądny serce. Dzień. Tak. Zastanów się, czy zemsty chcesz. Przygotuj serce albo broń, bo do zabójstwa jeden krok. Bo pytałeś się mnie właśnie, czy wszystko jest moje. Tak. I w tym momencie chcę tutaj przedstawić współautora tekstu, no. Bo pomógł mi z paroma sprawami, chodź. No śmiało. Tutaj się pokaż, bo tamta kamera nie działa. A tu jest pies. A nie, jej, człowiek! To jest Łukasz. Cześć Łukasz. Czego szukasz? I tu sprawa jest taka. No. Zacząłem sobie właśnie tworzyć ten utwór. No i właśnie on tam mówi, że weź może wrzuć coś takiego. Właśnie zwrotka Dar od Bora dostałeś. Czemu tego nie przewidziałeś? To było dobre. To właśnie jest jego. To jest tak właśnie... Bardzo ładnie, Łukasz. Tak. I tak właśnie tak, leciało cię takie... Fuck. No, rzeczywiście. Takie, no. Taki, poczuł się taki slap. Tak, no, dokładnie. O to chodziło. Dobra, chłopaki, dzięki wielkie i dzięki powodzenia też. Dalej.
Tak, powodzenia. Powodzenia, fajnie. Dzięki. Na razie, heja. Cześć. Na razie, cześć.